Dzień dobry, dzień dobry. O, full speed. Tak, witam was serdecznie w tym przepięknym środowym odcinku. Co się okaże jeszcze? Na pewno będzie przepiękny środowy odcinek. Tylko jest porno i duszno! Ach, tak, nazwałem już odcineczek na cześć tego, co sam stwierdziłeś, że jedna ma pasnica, jedna wyleciała. Tak wszystko jest. Wszystko się zgadza. Ja pamiętam mapę. No, była dziwna, tak nie pamiętam, gdzie tu się jechało, czy tak na prawo, czy bardziej na lewo. I W sensie w tym tunelu? Aha. Ja na razie do tunelu nie mogę doskoczyć, to źle. Aha, no. Trzeba chyba tak trochę prawa, potem trochę lewo, potem nie trochę pamiętam, jak się, w którym miejscu się odpuszczało, żeby... Jak już lecisz do tunelu. Jak już lecisz do tunelu, to odpuszczasz po prostu kompletnie? No, trochę przehamowuję. No to muszę spróbować w takim razie twojej techniki. Ja pamiętam, że ja coś innego tutaj robiłem. Ale coś też kojarzę, że to była jakaś inna taktyka, tylko też nie mogę sobie w tym momencie przypomnieć, nie? Ale też coś kojarzę, że tutaj coś było takiego sprytnego. Tu się jakoś coś odpuszczało, coś się tu robiło. Coś tu się dało, tak. Coś tu się dało, nie? A może tu się... Ty, tu się chyba przed lądowaniem na bumperku chyba delikatnie trzeba było tak na chwileczkę ułamek sekundy odpuścić gazu. Jest mi się coś wydaje, no, bo to tak... Nope, dalej za wysoko. Okay. Chyba, że zaraz po wybiciu się. Znaczy się, ja tuż przed wybiciem się, ale to też... Tak, tuż po wybiciu, z tego co widzę, to najlepiej działa. Tuż po wybiciu odpuszczasz na ułamek sekundy gaza i po prostu jak puszczasz tego gaza człowieku, to masz takiego powera. No to normalne, nie? A ja spróbuję tuż przed. Ale tak trochę dłużej jeszcze. Naprawdę, na razie zaraz po wyskoku. Znaczy się, na razie mam drugi czas, więc tak jakby, no nie muszę dużo kombinować, nie? Fuck, ja tam muszę zmienić kamerę to przede wszystkim. Tak. Bo tak. Bez tego to się przy pana nie da. Mhm, na dwójeczkę bodajże zmieniłem, jak przytło. Najgorzej, że lecę wprost na ten i muszę chyba się lekko przestawić. Tak, tutaj właśnie warto troszeczkę na boczek, nie? Na boczek, na szyneczkę ewentualnie, ale tak. Żeby zacząć od krawędzi. No i pana to. Tak to się kurna robi. Bang! Gang? Bang! Ty, ja tu się da bez zmiany kamery w ogóle. No tak, no to wszystko na dwójeczce. O dziwo. Nie, no na jedyny jeszcze przejechałem w ogóle całość. No to my musiałeś mieć farta, bo przecież tam nie widać, gdzie jedziesz. Tak, no właśnie widziałem, że widzę, nie? Widziałeś, że widzisz? No. O, ależ teraz poprawę. Ale bym miał jeszcze popraweczkę. Ale bym miał. Ej, czemu ja to dopiero zrobiłem 114 lokal? Co? Tak nie wiem, bo ja 58 żem właśnie wykręciłem. No właśnie. A ty się podniecałeś tym. Aha. Ja myślałem, że jakiś, wiesz, fajny czas robię. Ja nie zwróciłem uwagi, że miałem taki chillowy czas i. No i. Jak to górą zrobić? A to się da. Się? Ty no faktycznie zaraz na ich czasy. Aha! O, shit! Aha! O kurde. No chyba, że oni to dołem zrobili takie czasy, ale... Nie, to jest fizycznie niemożliwe. To jest physically impossible, żeby tam... Bo ja to przejechałem full speedem już totalnie, nie? Mhm. Kręcisz mnie jakieś tak ciśnie przed chwilą tak podbiło do góry. Nie wiem, co zrobiłem, że mnie tak podbiło do góry. Totalnie nie wiem, co zrobiłem, że mnie tak podbiło dziwnie do góry, ale tak wysoko mnie podbiło, nie? I w prasie, ale... no... Totalnie zrypałem, ale mnie podbiło i... Bo to jest ogólnie full speed i to właśnie to ten znaczek, że full speed i to takie trochę... No bo to jest full speed, no i się jedzie tam w tę dziurkę i właśnie mnie objechał jakiś Bersu tym razem, no przecież ci ludzie są bezczelni. No ale w dziurkę full speedem nie wlecisz, musisz też go odpuścić albo przyhamować. No to prawda, no ale to tak mikro, nie? No, ale musisz, a tu jest, że full speed. Może to taki sztuczny full speed trochę, nie? No, może. Chyba, żeby... Kurde, no nie wiem. Ja też nie wiem, szczerze powiedziawszy. Ciężko stwierdzić, ale może tam jakiś kurde coś, nie wiem, no, że jakiś to się robi, nie wiem, Uberbagiem albo ciur, wiecie. Może być, albo gdzieś tam odbicie się od
Bo w sumie tam na tych przyspieszaczach pod górkę, tych pierwszych, tam teoretycznie trzeba się od barierki odbić, nie? I tak. To tak z założenia fizyka ci mówi, że polecisz bliżej, nie? No ale to nam... No ale cię wyżej podbije, więc... O nie! 160 lokal. Ja tego nigdy nie zrobię poprawnie. Tu się w którymś momencie zaczyna hamować, prawda? Tu się w którychś momentach odpuszcza gazu. Musisz wystartować z odpuszczonym gazem. W sensie wystartować po... A nie, bo to jest ta mapa. Okej. To jest ta mapa. Bo to nie jest ta taka druga mapa. Tu trzeba było gdzieś, tak, tu trzeba było gdzieś zacząć hamować. I tak, dobrze było trafić metę na koniec. Polecam, to się przydaje, nie? Po co? No bo jak trafisz metę, to jest gdzieś jakoś coś, to nie wiem, coś się psuje, wiesz, i nie traci przejazdu. Nie wiem dlaczego, ale... Bez sensu. No, strasznie. Ale... A to wina gry już chyba. Czy tu jestem w stanie wskoczyć na samą górę od razu? Na samą górę chyba nie. Natomiast... To się jakoś tak robiło, że się lądowało fajnie właśnie tam wcześniej troszeczkę i potem po prostu cię dobrze podbijało i lądowałeś dalej. Na przykład tak, szału nie będzie, ale przejadę przynajmniej, jak trafię w metę. Nie trafiłem. W górę mety w ogóle uderzyłem, to jest też dziwne. Oj. O! Ale tu niepotrzebnie odpuściłem, goddammit. Dobra. No ja przeleciałem nad metą, co ty na to? A, nad metą, no da się. Za dobrą prędkość miałem. Mhm. Natomiast, czekaj, bo kombinuję i nie bardzo wiem... Tu trzeba po prostu pod koniec tych przyspieszaczy na początku, trzeba mocno przyhamować, żeby najlepiej wyłapać te wszystkie przyspieszacze, które potem masz no tam tak, przy no checkpointcie. Tak robię bez problemu. Potem jak się wybijesz, to od razu takiego szybkiego airbraka. Żeby lecieć pionowo i wtedy fajnie wyłapujesz tą ostatnią górkę, jesteś w stanie fajnie wyłapać i wtedy się fajnie wybije. Jak się dobrze postarasz, to jesteś w stanie na checkpointa przeskoczyć. Tam kolejnego, nie? To ja chyba nie umiem. No to trudno. Co ci mogę powiedzieć, no? Ja tu zauważyłem, że dobrze mi wychodzi. Jak praktycznie od samego, tak od połowy mniej więcej już tych pierwszych przyspieszaczy trzymam hamulec i gaz, naraz. Wtedy idealnie ląduję... Gaz i hamulec, aha. Tak. To już w ogóle jakaś fizjologia. Wtedy idealnie... Dobra, poprawiam właśnie 300 tysięcznych. No i nie poprawiłem, ale jak od połowy trzymasz hamulec i gaz, to lądujesz perfekcyjnie na tym przyspieszaczu, tym drugim. Ej, no to jest jakaś niegłupia taktyka w sumie, no. Tylko, że trochę wydaje mi się, że lądujesz pionowo. Natomiast, no co? Znaczy, no tylnymi kółeczkami pięknie znaczy się wyhaczam. No to tak. To ja wolę na płasko lądować. Tylko nie bardzo wiem, co potem. What's next, tak zwane. What's next? No to potem tak, wiesz, znaczy się masz dobrą prędkość i tam fajnie wyłapiesz w początku tam tych drugich przyspieszaczy, no to tak, to fajną prędkość nabierasz, nie, potem. Poprawiłem tyby. No co ty? O, no, ładnie. Znaczy daleko się do mojego, ale ja kompletnie nie wiem, jak to lepiej zrobić, w sensie najgorsze u mnie to jest to wspinanie się pod górkę później, nie, no bo tu wyhaczam wszystkie przyspieszacze bardzo ładnie. I ląduję dosłownie na ostatniej górce, na niej ląduję i zwalniam jak cholera. Poprawiałem o 200 tysięcy chyba nawet swoje PB. Jechałem na pierwszy czas ogólnie, nie? I jednak trzeba było mocniej przed metą wyhamować. Tak, przed metą trzeba tam mocno hamować. No, hamowałem, ale trochę za późno. I przyfanzoliłem górę mety. Znaczy... Nie, o, ale no, jako że grzeczny się staram być ostatnio, to o. Tej kulfon hamuj. O, a ja przeskakuję nad checkpointem i co ty na to? No da się. Cały czas to robię, więc wiem, że się da. Wiem, że się da, bo już wiem o tym, że tam trzeba wyhamować, jak się dobrze to pojedzie. Toż ci mówiłem, no mnie nie słuchałeś. Za każdym razem jadę za dobrze, wiesz? No to dobrze, że jedziesz za dobrze. No chyba nie. Nie? Bo nie dojeżdżam tego z dobrym czasem, no to raczej nie za dobrze. No.
z tobą. No jak pamiętam było... meta, to było dobre, no, no to meta za nisko jest, co ja poradzę. No nie mówię, że meta jest za nisko. Bo naprawdę fajnie poprawiałem i by było fajnie, ja ale... Kompletnie w nią nie umiem. Co to jest? O, sport. Nie wiem, natomiast mam tutaj 94 local record, więc już jest nieźle. No to ja też nie mam tak dużo gorzej, bo 122, ale... O, prokurator, setki to już prokurator opuścił serwer. No i fajnie, przynajmniej dzieci nie będę ścigał czy coś. Za dzieci, nieważne. oj tam, no. Prawie to samo, prawda? Nie, no oczywiście, że tak. Sprawdźmy, co to jest za plaż. Ja to znajdę dobry na bandę, bo oczywiście drifty nie weszły, bo po co? No, dobra, walisz, to jadę. Co tu jak to? Muszę sobie przypomnieć. Po bandach, aha, to już tu. To już? To właśnie taka... Aż dziwnie za prosta plansza, nie? Nie? Jakby było fajnie, by to drift wszedł, ale on nie chce wejść. Który ci nie chce wejść? Ja, no ja go na początku. No to przecież wchodzi bez problemu. No właśnie... No nie. To ty wymyślasz już. No wziął i mi nie wchodzi, no. Kurczy syn, no. Nie wiem, co on sobie myśli. Nie, znaczy już zaczynam sobie przypominać tą planszę i właśnie, że tak, że był problem z tym, żeby ten pierwszy drifcik ładnie wszedł z podbicia. Później, no jak go później robię, to on tak troszkę do dupy wychodzi. Ale faktycznie może takiego lekkiego podbicia bym go tutaj tak trochę ten... Jeszcze go przytrzymaj. Minimalnie go przytrzymaj po prostu. Chyba to się da na pełnej. Samo podbicie po prostu wykorzystać, bez... No właśnie próbuję, ale to... Bez driftu. Za blisko lądujesz z tego podbicia, wiesz? Chociaż może. Kurde, no. Tu trzeba bardzo po zewnętrznej w takim razie to przejąć. No na to wygląda, żeby tak było dobrze zacząć, nie? No. Ani tak, ja nie wiem. Za blisko jest, za blisko to podbicie jest w stosunku do zakrętu. Mhm. Żeby to, znaczy oczywiście, żeby to tak zrobić, no bo... Chyba, że to się faktycznie na pełne jedzie, ale to ciężko będzie. W ogóle koleś tak. Zrobił moje pyby. Aha. Ten pierwszy czas to jest moje pyby. Aha. To weź go, opierdziel, co on sobie myśli. No, że będzie się potrzebował. Pyby jest twoje i... A nie, już poprawił. Dobra, no, usłyszał opierdziel po prostu od ciebie i się poprawił. Natomiast tutaj ewidentnie widzę, że ten pierwszy zakręt ma ogromny wpływ na całą resztę. No bo tutaj najwięcej możesz stracić, no. Chyba, żeby ten zakręt w odpowiednim momencie... Właśnie, 150 tysięcznych poprawiłeś. Czy co, że go dasz go przyhamować? Nie. Patrz na mój czas. Przejeżdżasz go tak, żeby się nie oderwał kółek. W sensie... Tylko, że ja tak nie umiem. No, skręcasz na nim, bardzo szybko na nim trzeba skręcić. Ale to na slocie? Tak, jak jesteś na szczycie górki, to po prostu gwałtownie dajesz w lewo. Spróbuję, ale zobacz ja tego, na mój czas. Ja w te górki nigdy nie umiem, nie? Na moje pyby w ogóle. No ale potem co, driftem? Potem driftujesz już normalnie. Ja nie umiem w takie te. Ja w te górki w ogóle nie umiem. Ja w nic nie umiem. A faktycznie weszedł drift. No to teraz końcówkę zepsuć. No to oczywiście, że zepsuć. No bo jak żeby inaczej, nie? No bo... No, pojechałem na drugi czas, no. 20 local record to jest już taki wpytka. No taki całkiem znośny. No nie umiem teraz tego drugiego zakrętu znowuż. Ajajaj, poprawiałem jeszcze swój najlepszy przejazd. Tutaj się zmieścić, no, tym driftikiem. Ja tylko cały czas patrzę, czy ktoś mnie nie podgląda. Żeby nie wiedział, ktoś mnie podgląda. Co? Znowu ktoś mnie podgląda. No, lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa razi gromi i drwi. Mo, jest ten kawałek trackmani. Nie, mówcie mi więc i skip. Ty, no nie umiem teraz tego zagrać. Ja się stresuję, kuźwa i... Pana, i problem. Pana, czy to się okaże, że od tak po prostu wezmę i wszystkich po prostu tago?
Jeszcze poprawiam 34 tysięczne. Nie! Za szeroko wziąłem ten zakręt. Ale mimo to dojechałem na pierwszy czas. W sensie nawet z gorszym czasem dojechałem kolejny raz na pierwszy czas. Piękny napis! Zwróć uwagę, że znów na twój odcinek się staram. No, a teraz wystarczyło. O, kulfon objechany jeszcze przez Katrin napisała. Zanotowane. Będzie ban. Co? O, kto nie. To powiedział? Jak ja nie lubię... To jest ta z tym tam wysokim takim dziwnym, czy to nie jest tak? Tak, tak. Tylko, że... Czemu tu się kamera mi zmieniła nagle? No bo to jest taka, że musisz... Tutaj to jest wafla, że... A, to ja myślałem, że to jest ta inna taka. Ojejku. Że działa tylko na podstawowy skin trackmaniowy. W sensie na model podstawowy, nie? Jak na model podstawowy? No jakbyś miał jakiegoś, nie wiem, czołga. No. Albo inną ładę, to już to nie przejdzie. No nie będziesz nic widział, bo zasłoni ci cały ekran. A, ty faktycznie. To już dlatego, to już wiem dlaczego ludzie z ten z Hichem powychodzili. No nie byli w stanie jeździć. Powychodzili z Hicha? Nie wiem, chyba tak. To oni zmieniają te kluby jak rękawiczki, słuchaj. No. Zero przywiązania, ta młodzież dzisiaj to w ogóle zero jakiegoś sentymentu, nic, nie? Kompletne. No. Z Lastów odchodzą, z Hichy odchodzą. Miechy i Hichy po prostu sobie robią z nas i tyle. Ich problem, nie? No, dokładnie. O, ja właśnie pobiłem swoje pyby. Jestem bardzo zadowolniony, bo poprawiłem o prawie sekundę. A ja nie. No to nie jesteś ze siebie zadowolony. Nie, ja jestem niezadowolony mocno. No bo tu trzeba gazem operować i hamulcem. Prawda. I... Nie, hamulcem prawie w ogóle. Hamulcem może niekoniecznie, bardziej samym gazem, ale z tego widoku tutaj po prostu nie mogę i... Bo czemu? Ja się modam. Ja nie lubię tego widoku. Ja nie widzę zachowania auta. To jak jedziesz samochodem, to też masz kamerkę taką z tyłu 360. No oczywiście. Żeś widział, oczywiście, że tak. Jak poprawiłem na 99 lokal zrobiłem. Ja. To jest jeszcze poniżej setki. No i pięknie. Tak, wiesz, ja z tyłu leci dron po prostu za mną, nie? Ja widzę drona i obraz drona, wiesz, i tak jadę, rozumiem, no. Rozumiem. Tylko tak. No ma to sens. Takie. Ci, ale mów co chcesz, ale faktycznie to by mogło dużo pomagać, nie? Taki dron z tyłu, jakby ci leciał. Wiesz co, no teraz obraz masz... w miarę widział w goglach jakichś FPV-kach. Masz już teraz, wiesz, te nowsze samochody mają tak kamery zrobione, że widzisz jakby od góry swój samochód, nie wiem czy kojarzysz. No czy... tak, tak, ja wiem. Ale to nadal nie jest to, a dron, taki jakby się trochę z dalsza, miałbyś tu powiedzieć taki widok jak na 11 tu kamerze normalnie, nie? No to takie, no mówię, GTA in real life, nie? No. Czy też czasem na nich nie wpadł? Chyba, że wpadł, ja po prostu na to nie trafiłem. Jak ktoś kojarzy, znaczy, jak ktoś są, kojarzy są takie filmiki. Są? Są takie filmiki w internetach, no, jak tak. Jak ktoś taki, ale w sensie jedzie na tej kamerze 360, nie? Nie, no właśnie to z dronem, tak, no. To, tak? To są, no. Ale że koleś patrzy na jak jedzie tym dronem, czy tak? Czy... Tak? Tak. A teraz sobie muszę poszukać. Samochód sterowany tym, radiem. Ale tu nie, no za kierownicą siedzisz w goglach. A to nie, to przejebane, to się nie da tak, proszę pana, chyba. Za kierownicą w goglach FPV siedzisz, z tobą dron leci, ci śledzi i ty se postawię tego drona. To by bolało mój samochód. Wiesz, ja pomyślałem sobie o moim ślicznym Fordziku i nie zrobiłbym. Ja mam multiple, więc to nie problem, nie? A no tak, w sumie to mógłbyś tu potestować taką opcję. No, będę musiał. Ach, kurde. Jeszcze w robocie jak byłem, to chcieliśmy szefa namówić na koparkę sterowaną napada od jakiegoś Xbox albo PlayStation, nie? I nazywałaby się Titan koparka? Tak. Bo tam nam gość tak jeden serwisował i stwierdził, że tak, bez problemów, nie? To jest mój koszt 3-4 tysięcy i do zrobienia. Pewnie, że tak. Tylko pada do Logitecha bezprzewodowy. To nie, bo wtedy by się koparka zakopała strasznie. O, zrobiłem 75. Zmiotłaby się sama w siebie? No. Bardzo dużo czasu na tej mapie tracę na zeskoku na tego grasa. Ach, kurde, no nie, już nie. Ja nie mam wyczucia do gazu, u mnie to jest 0-1. Ty albo puszczasz, albo nie, no i tyle. No to właśnie. Ja to rozumiem, nie? Głównie albo nie. Albo co? No co?
Mówię, że głównie albo nie. No to rozumiem, tak, dobrze. No, no w sensie no. Nie wnikam. To tak. Lepiej nie wnikać. Nie w głównie albo nie, tylko... głównie, ły. No dobrze, ły. Tak. Ły. Dobrze, no. Dobrze. Literka dzisiejszego odcinka to ły. Tak, także napiszcie ły w komentarzu, a ja wam dziękuję za obejrzenie i do następnego, na razie. Jo.